przepraszam, ale to jest naprawdę bez ściemy. Pasieka B-Royal. Chciałem wam pokazać, jak w sierpniu wygląda jeden z moich uli. Pierzga i miód. Widać pierzgę, widać. Nie będę długo trzymał. Z drugiej strony jest to samo. Uważam, żeby tu pszczółek nie zagnieść. Miód, pierzga. I trochę czerwiu. Dziewczynki, czekajcie. Tu już będzie czerw odkryty. Widać, nie? Widać. Są tam. Miód. Czerw zakryty. Wszędzie pełno pszczół. Nie mogę długo trzymać, bo są bardzo ciężkie. Ramka warszawska poszerzana. Kto wie, kto trzyma, ten wie. Pierzga, miód i jajeczka. Tutaj mniej więcej to samo. Masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta ramka. Ciężka w cholerę, no bo jest miód, czerw zakryty od góry do dołu, z obydwu stron widać. Uff. Ojej, już mam bardzo zmęczoną rękę tego dźwigania. Ale co się nie robi dla swoich widzów. Czerw zakryty i odkryty. Ciut mniej miodu. Tutaj to samo. Komórka. Przypominam, że wszystkie moje ule, wszystkie moje pnie są na komórce 4.9. Wyselekcjonowane rodziny, matki. No tutaj cała decha od góry do dołu. Zapełniona z obydwu stron. Z obydwu stron. Tak jak widać. Ciężka żarz, nie mogę unieść. Ręka sknie. Dziewczynki, proszę przesuńcie się. Tutaj identyczna sytuacja.
Czerw zakryty i jajeczka. Tutaj cała blata, cała blacha niech będzie, decha blacha zapełniona. I jeszcze tu mam ramkę, której nie uniosę, z miodem. O, może tak. Wszędzie pełno pszczół. Ramka waży bardzo dużo. Przepraszam, ale to jest naprawdę bez ściemy. Wszystkie moje ule są na komórce 4.9. Pasieka Biroja. Do zobaczenia. Ciao, bye bye.